Cześć, tutaj Bartek Piasecki. W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób sprawdzić, czy Wasz Google Analytics 4 jest połączony ze stroną. Cześć, w tym odcinku pokażę Wam, jak sprawdzić, czy Wasz Analytics zbiera dane. W mojej sytuacji, instalując tego Analyticsa, wykonaliśmy tą pierwsze sprawdzenie, więc widzimy, że tutaj codziennie pojawiają się jakieś mikroskopijne ilości nowych wejść. Ale co w przypadku, kiedy instalujecie dopiero nowego Analyticsa, no i nie wiecie, czy został on poprawnie zainstalowany. Więc warto wtedy skorzystać z raportu w czasie rzeczywistym, czyli przechodzimy sobie do Analyticsa, lewa kolumna, raporty, oczywiście jak korzystam z Analyticsa 4, który obecnie jest tylko dostępny, przegląd w czasie rzeczywistym. I tutaj mamy w chwili obecnej to, co się dzieje na naszej stronie. Jak widzicie, są same zera, no i najprostszą akcją, którą możecie wykonać, to jest wejście na naszą stronę, na której instalujecie Analyticsa bądź też daną usługę. Jak widzicie, tutaj coś się dzieje, chwilę na niej poprzebywać. Tutaj będzie za chwilę odświeżenie i pojawią się nam dane dotyczące tego, że ktoś właśnie na tej stronie sobie jest. Czekamy na to odświeżenie, jak widzicie. Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. Dokładnie, tak, asystent, all users i jedna osoba skoczyła. W tym przypadku tutaj pewnie gdybyśmy mieli schodzić w super szczegóły, no to byśmy też zobaczyli, że ta osoba jest z Krakowa, gdybyśmy tutaj sobie zobaczyli trochę więcej informacje, ale to jeszcze w chwili obecnej nie jest nam wyświetlone. Jak widzicie, teraz to wskoczyło, czyli jedna osoba z Krakowa. Pozdrawiam wszystkich. No i tyle, więc jeżeli chcecie sprawdzić, czy wasz Analytics zbiera dane, polecam właśnie ten raport, podgląd w czasie rzeczywistym i wejście po prostu na waszą stronę. I taka informacja powinna się właśnie tutaj w tym miejscu pokazać. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć.